przechodzimy do dalszego ciągu wykładów i muszę nawiązać do tego, o czym mówiłem tydzień temu. Drogie siostry, drodzy bracia, poruszamy tematy fundamentalne, podstawowe, fundamentalne. To znaczy te pierwsze, fundamentalne, podstawowe. Wiecie, że życie człowieka jest w Biblii przyrównane do budowli. Do budowy. Pan Jezus mówi o dwóch budowniczych. Jeden z nich budował na piasku, drugi z nich budował na fundamencie. I przyszedł taki moment, że obie budowy zostały nawiedzone przez kryzys, a więc przez doświadczenie, wiatr, woda i tak dalej. I jaki był skutek, albo jaki był owoc? Owoc tego był taki, że ten dom, który był budowany na fundamencie, a więc na fundamencie, ten dom się ostał. Natomiast ten, który był budowany na piasku, po prostu się rozsypał. Szkodę poniósł. My mówimy o fundamentach, a więc o czymś podstawowym, o czymś pierwszym. I tym fundamentem, tym czymś pierwszym, jak już wspomniałem poprzednio, jest pokuta, jest opamiętanie się, jest nawrócenie się. To jest ten fundament. To jest to pierwsze. Nie chrzest. Chrzest jest następstwem pokuty, opamiętania, nawrócenia się. Natomiast pokuta jest czymś pierwszym. I przypomnę wam, kochani, że gdy pytaliśmy Jana Chrzciciela, a pytaliśmy, co było pierwszym tematem, który zwiastował, stojąc w Jordanie, odpowiedział nam, wzywałem ludzi do pokuty. Opamiętajcie się, pokutujcie, wzywał Jan Chrzciciel. Potem wsłuchiwaliśmy się w to, co mówił Jezus, kiedy rozpoczynał swoje zwiastowanie. On również nie rozpoczynał ani od eschatologii, ani od historii Kościoła, ani od innych tematów, ale wzywał ludzi do pokuty. Nie będę tego czytał, bo to czytałem, macie to w waszych notatkach, jeśli zapisujecie. A więc Jezus wzywał, pokutujcie i wierzcie, pokutujcie i wierzcie. A gdy Piotra w Dzień Zielonych Świąt zapytano, Piotrze, co my mamy czynić? Mężowie bracia, ci, którzy byli w Dzień Zielonych Świąt w Jerozolimie, zapytali Piotra, co my mamy robić w tej sytuacji? Piotr bez ogródek, bez zastanowienia się odpowiada, pokutujcie, pokutujcie, a potem dodaje i dajcie się ochrzcić. Ale na pierwszym miejscu wymienia pokutę. Nie przeczytałem w ubiegłym tygodniu ważnej wypowiedzi apostoła Pawła, zapisanej w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. A więc uzupełnię tamtą wypowiedź tym cytatem z Dziejów Apostolskich z 17 rozdziału. Proszę, otwórzcie 17 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 30. Wiersz 30. W wierszu 30 apostoł Paweł, zwiastując Boże Słowo w Atenach na Areopagu, obwieścił, powiedział, Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. A więc patrzył jakby przez palce na tamte czasy niepoznania, niewiedzy. Teraz jednak, a więc w tym obecnym czasie wzywa wszędzie wszystkich ludzi, czarnych, białych, Polaków, Rusinów, wszystkich ludzi, aby się opamiętali. A więc do tego wzywa nas Słowo Boże. Do tego wzywa nas słowo wypowiedziane przez apostoła Pawła. Dlatego powiedziałem, że mówimy o rzeczach podstawowych. Mówimy o rzeczach fundamentalnych. Chciałbym powiedzieć wprost. Nie wyobrażam sobie chrześcijaństwa, które rozpoczyna nie od opamiętania, od pokuty. Pokazywałem wam ubiegłym razem, że jeśli się źle zacznie, to choćbyśmy potem robili cudeńka, i tak tego już nie naprawimy. Prawda? Spróbujcie teraz zapiąć tak, jak trzeba. Trzeba rozpiąć. Trzeba rozpiąć i zacząć właściwie.
A zatem pokuta jest czymś początkowym, pierwszym, fundamentalnym. Jest czymś fundamentalnym, początkowym. Nie wyobrażam sobie, raz jeszcze powtarzam, chrześcijaństwa, bycia chrześcijaninem, jeśli się ktoś nie nawrócił. Pan Jezus, nawiązując do tego innymi słowami, może trochę, ale w 3 rozdziale Ewangelii Jana powiedział do Nikodema: jeśli się nie nawrócisz, bo to jest to samo słowo, to jest synonim tego, co Pan Jezus powiedział, jeśli się na nowo nie narodzisz, jeśli się nie nawrócisz, nie możesz nawet ujrzeć Królestwa Bożego. I znowu powtarzam, na nic nasza cała pobożność, religijność, jeśli nie ma fundamentu, jeśli niewłaściwie został założony fundament, a tym właściwym fundamentem jest opamiętanie, jest pokuta, jest nawrócenie się. Przykro mi mówić, ale taka jest prawda. Słowo opamiętajcie się, słowo pokuta, wezwanie do nawrócenia się usunięte zostało dzisiaj z ust kaznodziejów, ewangelistów, księży, pastorów i tak dalej, i tak dalej. Będą mówić o wielu innych rzeczach. Będą mówić o wielu tematach z zakresu psychologii, teologii i tak dalej, i tak dalej. Będą pouczać, co ma człowiek zrobić, żeby się czuć szczęśliwy, zadowolony z życia, ale jakoś nie przechodzi im przez gardło wezwanie do opamiętania się, do pokuty. I ja rozumiem dlaczego. Ja rozumiem dlaczego. Bo gdyby wzywali ludzi do pokuty, do opamiętania, to niektórych, że użyję słowa, wywiałoby z kościołów. To niektórzy wyszliby z kościoła, bo by się czuli zaniepokojeni, że oto są grzesznikami. Świadomi, że są grzesznikami i teraz się ich wzywa do pokuty. No i w tej sytuacji oczywiście ci szczerzy, bojący się Boga, na pewno by posłuchali, pokutowali, opamiętali się, ale ci hardzi, ale ci w białych rękawiczkach, z białymi kołnierzykami, ci prawdopodobnie by wyszli. Dlatego apostoł Paweł powiada, że grzesznik w zgromadzeniu świętych się nie ostoi. I w związku z tym, żeby nie stracić ludzi, gdzieś ktoś uknął takie oto powiedzenie: święty Kościół, ale grzeszni ludzie. No jak to można zrozumieć? Teraz ta afera z arcybiskupem, który molestował na Dominikanie chłopców i którego Watykan ściągnął dyscyplinarnie. I słucham kiedyś wypowiedzi jednego z naszych biskupów, który przed kamerami telewizji powiada: no tak, tak, Kościół jest święty, ale składa się z grzesznych ludzi. No ja tego nie rozumiem. Przecież to do ludzi Boże Słowo mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jak to może być, że Kościół jest święty, a ludzie są grzeszni? Przecież Kościół to ludzie. Kościół to nie mury, prawda? No nie chciałem do niego ani dzwonić, ani pisać, ale chętnie bym posłuchał, jak to by wytłumaczył, że Kościół jest święty, święty bo może katolicki, ale grzeszni ludzie. A dlaczego grzeszni? No bo im nikt nigdy prawdopodobnie nie powiedział, że się powinni opamiętać, że powinni pokutować, że powinni się nawrócić. Skoro mówimy o pokucie, o czymś fundamentalnym, o czymś podstawowym, kochani, warto zwrócić na ciekawy przypadek, związany z pokutą, a zapisany w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Proszę zwróćcie uwagę. Przeanalizujmy ten ciekawy 8 rozdział Dziejów Apostolskich, jak mówię, w kontekście pokuty. Co się wydarzyło w 8 rozdziale? W 8 rozdziale dowiadujemy się, że po ukamionowaniu Szczepana ludzie się z Jerozolimy zaczęli rozpraszać, uciekać, ponieważ wszalał prześladowca Saul, wchodząc do domu, wyciągając, zabijając, mordując mężczyzn i kobiety.
I w związku z tym ludzie się zaczęli rozpraszać. Szli, jak powiada wiersz czwarty, z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Ta postawa mi się podoba, choć nie wiem, jak ja bym się zachował, gdybym musiał tylko w tym, czym jestem ubrany, uciekać z mojego domu. Czy zdobyłbym się na to, żeby tam, gdzie ucieknę, na wschód czy na zachód, zamiast narzekać, zamiast żalić się nad sobą samym, czy zdobyłbym się na to, żeby zwiastować dobrą nowinę? A wy byście, bracia, się na to zdobyli? Niech każdy raczej sam na to pytanie sobie odpowie. I Filip był wśród tych, który musiał uciekać. I dotarł do Samarii i wiersz piąty powiada, że głosił im Chrystusa. Wiersz szósty powiada, że ludzie przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. A potem w wierszu siódmym jest mowa o tym, że nawet duchy nieczyste wychodziły i tak dalej, i tak dalej. Wiersz ósmy powiada, że całe miasto zostało ogarnięte radością. I wśród tych, którzy się zainteresowali Ewangelią, słuchając Filipa, był niejaki Szymon czarnoksiężnik, a więc jakiś wróżbita, ktoś, kto się zajmował okultyzmem. On to powodował, że ludzie go podziwiali ze względu na te wszystkie praktyki okultystyczne, które swoją działalnością powodował. No i on także się przysłuchiwał i przyglądał zwiastowaniu Filipa. I wyobraźcie sobie, w wierszu 13 jest nawet powiedziane o tym, że i sam Szymon uwierzył. Szymon uwierzył. Mało tego, nie tylko uwierzył, został ochrzczony i trzymał się Filipa. A kto miałby do niego zastrzeżenia jako do chrześcijanina? Uwierzył, ochrzcił się. A przecież o tym mówimy, o chrzcie mówimy. On uwierzył i ochrzcił się. Chwileczkę, jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze tego tematu nie skończyliśmy. Uwierzył i ochrzcił się. Jeśli chodzi o słowo uwierzył, to powiem wam tak o to. Jakub powiada, że nawet demony wierzą. To nic oryginalnego. Szatan też wierzy, że kiedyś będzie osądzony, że kiedyś nastanie jego kres. Szatan też wierzy. A więc to, że uwierzył, to ważne, ale to nie wszystko. Nawet chodził, dał się ochrzcić, a potem chodził za Filipem. I oto, kiedy Filip już odszedł z tamtego miejsca do Samarii, bo to się wydarzało w Samarii, przybył Piotr i Jan. A kiedy przybyli tam Piotr i Jan, wiersz 15 powiada, że modlili się za tymi, którzy się nawrócili, aby ci otrzymali Ducha Świętego. To będziemy kiedyś omawiać, jak będziemy mówić o chrzcie, o napełnieniu Duchem Świętym. Wiersz 17 powiada, że wkładali na nich ręce, a więc na tych nawróconych, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A wiersz 18 powiada, że Szymon spostrzegł, że Duch była udzielany przez składanie rąk i zainteresował się tym. Przyniósł pieniądze do Piotra i powiada do Piotra tak, dajcie mnie tę moc, aby ten, na którego włożą ręce, otrzymał Ducha Świętego. A więc chciał kupić tę zdolność udzielania Ducha Świętego. A teraz popatrzcie, jak zareagował Piotr. Piotr nie mówi do niego wcale, bracie kochany, tego się nie da, to jest niemożliwe. Mógł go tak nazwać? No jak byśmy go nazwali, gdybyśmy mieli świadomość, że ten człowiek i uwierzył? Mało. I pastor go ochrzcił nawet. No to jak byśmy go nazywali? Szanowny panie? Bracie. Ale ktoś to powiedział, to nie był brat, tylko psubrat. Dlaczego? No bo popatrzcie, jak zareagował Piotr. Piotr zareagował zupełnie inaczej, niż my byśmy zareagowali. Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mnie może... iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się zaś tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest
szczere wobec Boga. I teraz przychodzi kulminacja. Piotr rozpoznał, że choć on uwierzył, a więc był wierzący, choć się ochrzcił, przeskoczył coś, opuścił coś i teraz go wzywa. Wróć do podstaw, wróć do fundamentu. Do czego go wzywa? Przeto odwróć się, tu jest użyte słowo pokutuj w innych tłumaczeniach, w naszym starym także. Przeto pokutuj. Odwróć się od nieprawości swojej, proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Co byśmy więc mogli powiedzieć? Że ten człowiek zaczął nie z tego miejsca, z którego powinien był zacząć. Ja nie wiem, nie potrafię powiedzieć i absolutnie nie osądzam Filipa, dlaczego Filip dopuścił go do chrztu. Filip był ewangelistą, może się tym fascynował, że się tyle ludzi nawróciło, ale ten człowiek przeskoczył coś fundamentalnego, ominął coś fundamentalnego. Chciał się stać członkiem Kościoła, społeczności bez pokuty, bez opamiętania. Dzisiaj by mu się to zupełnie spokojnie udało. Bez problemu. Ale wtedy to nie było możliwe. Dlatego Piotr, mając rozeznanie ducha, stwierdził, że ten człowiek choć wierzy, ale tak naprawdę to on się nie nawrócił. Ale tak naprawdę to nie pokutował. On się nie opamiętał, dlatego odsyła go do początku. Najpierw pokutuj. Opamiętaj się. Odwróć się od swoich grzechów. O tym będziemy mówić za chwilę. A więc wezwał go do opamiętania, do pokuty. Ja myślę, że to by się dzisiaj nie zdarzyło, a jeśli to bardzo w niewielu kościołach. I u nas by się to nie zdarzyło. Gdyby ktoś przyszedł i powiedział, że on wierzy, to prawdopodobnie nawet byśmy mu takiego pytania nie zadawali, a pokutowałeś? A opamiętałeś się, a nawróciłeś się, tylko byśmy go od razu chrzcili. No ale to nie jest sposób biblijny. Widzicie, że tutaj temu człowiekowi czegoś brakowało. Brakowało mu opamiętania, brakowało mu pokuty. I zgadzam się z tymi, którzy mówią, że to się nie opłaca. To się nie opłaca przyjmować ludzi, którzy nie pokutowali, którzy się nie opamiętali. Dlaczego? Bo potem z nimi są same kłopoty. Bo stara, cielesna natura, ta nieukrzyżowana, ta nieutopiona, ona ciągle, ciągle będzie wyłazić. I będzie wykorzystywać każdą okazję, żeby czynić zamieszanie w Kościele. A więc niektórzy sami sobie kłopot na głowę sprowadzają, czyniąc członkami ludzi, którzy nigdy nie pokutowali. To im potem bokiem wychodzi. Dlaczego wyszedł problem z Korachem, skoro już o tym mówimy? Bo Korach nie należał do Izraela. To był przybłęda. Przybłęda, który się przybłąkał, który kiedy naród izraelski wychodził, to on się doczepił, poszedł na doczepkę. Przyczepił się. Być może sądził, że będzie miał z tego jakieś korzyści. Dlatego poszedł. Ale tak de facto to on nie był. Nie był Izraelitą. I dlatego potem z twarzą Mojżeszowi, nie tylko on, tam są też inni wymienieni, Datan i inni, którzy sprawiali kłopoty Mojżeszowi. A więc widzicie, że może być sytuacja taka, że można się stać nawet członkiem Kościoła, wierzyć, ale tak nawet być ochrzczonym w wieku dorosłym, ale tak naprawdę nie przeżyć nigdy pokuty, nigdy opamiętania. Mówimy o pokucie, mówimy ciągle o opamiętaniu, ale jeszcze sobie nie powiedzieliśmy, co to jest pokuta. Co to jest pokuta, o której tak dużo mówimy? Co to jest to opamiętanie się, o którym tak wiele mówimy? Bo widzicie, w różnych kościołach pod pokutą rozumie się różne działania. Jakie na przykład? W niektórych kościołach jako pokutę zadaje się modlitwę. Tyle i tyle zdrowaś. Tyle i tyle jako pokutę Ojcze Nasz. Czy to jest pokuta? Czy rozmowa z Bogiem to jest pokuta?
Czy rozmowa z ojcem to jest pokuta? No dzieci, chyba że coś przeskrobaliśmy. Ale jeśli mamy społeczność z Bogiem, to jeśli nie przeskrobaliśmy nic, no to rozmowa z Bogiem jest przyjemnością, jest przywilejem. Ojcze nasz, w języku aramejskim, bo to jest w języku aramejskim akurat fragment, jest użyte słowo, jest tam użyte Abba, to jest nieprzetłumaczalne słowo, ale najczęściej się je tłumaczy tatusiu. A więc czy rozmowa z tatusiem jest pokutą? Które z dziecko tak uważa? Jeśli tak uważa, to znaczy ma coś na sumieniu. Ale w niektórych kościołach uważa się jako modlitwę za pokutę. Mam nadzieję, że nikt z nas tak nie rozumie, że modlić się to jest pokuta. Dlatego się nie modlimy. Mam nadzieję, że rozumiemy, iż modlitwa to jest ta chwila najsłodsza w naszym życiu, kiedy jesteśmy z Bogiem, rozmawiamy z Bogiem, z naszym tatusiem, z naszym ojcem. W innych kościołach za pokutę uważa się leżenie krzyżem na zimnej posadzce. No, dzisiaj się podkłada już na posadzkę coś. A więc leżenie krzyżem. Nie ma w Biblii czegoś takiego jak leżenie krzyżem jako akt pokuty. A jeszcze inni, szczególnie na Dalekim Wschodzie, za pokutę uznają krwawe biczowanie się. Czasem może w telewizji oglądacie obrazy, jak idą puntnicy, biczują swoje ciało, aż krew spływa. I to jest według nich pokuta. W ten sposób pokutują. To nie jest... No, czy to jest ta pokuta? Czy o takiej pokucie mówił Jan Chrzciciel, Jezus, Piotr, Paweł? Czy to miał na myśli? Jeszcze inni, jak już w swoim czasie mówiłem, w geście pokuty przywiązywali się do słupów, pozwalali, żeby mrówki wyjadały im oczy, wnętrzności. Czy to jest ta pokuta? No jeszcze inni, także i w naszym kraju, jako pokutę traktują pielgrzymkę do Medjugorje, na wschód, czy na zachód, czy tam. To co, organizujemy pokutę i idziemy. Czy taką pokutę Pan Jezus miał na myśli? Ani to. Gdy Nowy Testament mówi o pokucie, a więc i Jan Chrzciciel, i Jezus, i Piotr, i Paweł, to używają greckiego słowa metanoien. Metanoia, kiedyś taki zespół śpiewaczy był w naszym kraju. Może jeszcze do dzisiaj niektórzy macie płyty. Metanoien. To słowo metanoien z języka greckiego ma podstawowe znaczenie, albo podstawowym znaczeniem tego słowa jest zmiana decyzji, zmiana sposobu myślenia. A więc zmiana decyzji, zmiana sposobu myślenia. A zatem co to jest pokuta? Pokuta to nie ani bicie się w piersi, moja wina, moja wielka wina, ani leżenie krzyżem, bo można wstać i być takim samym, prawda? Można odbyć daleką pielgrzymkę i być takim samym. Można odmówić tysiące różnych paciorków i być takim samym. Pokuta to zmiana sposobu myślenia. To zmiana kierunku. I taki doskonały przykład pokuty znajdujemy w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 15. A więc rozdział 15 w Ewangelii Łukasza pokazuje nam przykładową pokutę, wzorcową pokutę, wzorzec pokuty. I na czym on polega? Przeanalizujmy, popatrzmy teraz na ten wzorzec pokuty przedstawiony w Ewangelii Łukasza. Jezus go przedstawił po to, żebyśmy rozumieli, co to jest pokuta, żebyśmy nie wymyślali
nie wymyślali czynów, które nie są pokutą, żebyśmy tej prawdziwej pokuty nie zastępowali fałszywą pokutą. A więc o co chodzi? O czym chcę mówić? Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Wiem, że już doskonale wiecie, który fragment i jakie wydarzenie mam na myśli. Mam na myśli wydarzenie opisane od 11 wiersza do końca tego rozdziału. A tu jest mowa o miłosiernym Ojcu, choć w naszej Biblii śródtytuł jest podobieństwo o synu marnotrawnym. Bardziej mi się podoba śródtytuł o miłosiernym Ojcu. Bo o co chodzi? Pewien ojciec, pewien człowiek miał dwóch synów. No ja wiadomo, starszego i młodszego. I zamierzał swój majątek po jakimś czasie, gdy już jego życie będzie dobiegać do mety, ten majątek rozdzielić na tych dwóch synów, dla jednego i dla drugiego. Ale pewnego dnia przyszedł młodszy syn do ojca i powiada do ojca: ojcze, skoro mi się jakaś część majątności należy, daj mi ją, ja sobie sam po swojemu życie ułożę. Ktoś kiedyś stwierdził na tej podstawie, że jest rzeczą charakterystyczną, że zawsze się ma najwięcej problemów, może nie w każdym przypadku, ale że najwięcej problemów występuje z najmłodszymi synami. Wybaczcie mu najmłodsi, ale to was nie dotyczy. Ale podobno najwięcej problemów stwarzają najmłodsi. Dlaczego? No z różnych prawdopodobnie przyczyn. Dlatego, że ci najstarsi widzą jeszcze krzepy ojca i boją się podskakiwać. Bo ojciec mógłby, jeśli wychowuje nie według współczesnej moduły, a więc bezstresowo, to mógłby wziąć rzemień, takie jakie kiedyś wisiały przy odrzwiach, no i tę krzepę mógłby wprowadzić w czyn. Poza tym starsi pamiętają, ojciec, kiedy pierwszych synów wychowuje, to jest jeszcze trzeźwy, jeszcze nie zapomina, ile dwa dodać dwa, no i tak dalej, i tak dalej. Więc ten respekt przed ojcem tych najstarszych dzieci jest podobno, to kiedyś słuchałem wykładu jednego z psychologów, ten respekt przed ojcem jest większy, dlatego że widzą zaradność, widzą jeszcze mądrość, rozsądek ojca. No ale jeśli już takie dziecko urodziło się gdzieś pod 40 ojca i gdy ma lat, no powiedzmy 20, ojciec już 60, to pyta: tata, ułamek ze 100 taki, ile to jest? Oj, synu, zapomniałem. No to już ten ojciec ma problemy z autorytetem. Zanim ojciec podejdzie po ten rzemień, to tego syna już dawno w domu nie ma, wyskoczy przez okno albo coś tam innego, więc potrafi się wycwaniać. No i ten ojciec oczywiście, jego sędziwość, jego już niezaradność, powoli traci autorytet ojciec. Nie wiem, czy tak to było, czy to nie tak było. Może ten syn, patrząc na ojca, mówił: a ten stary, to on myśli po staremu, on się nie zna na rzeczy, nie potrafi uruchomić komputera, nie potrafi nadać SMS-a i tak dalej. No co on mi będzie życie układał, prawda? Tak się może zdarzyć. I tutaj się mogło tak zdarzyć, choć wtedy jeszcze ani komputerów, ani SMS-ów nie było. Ale mogło tak być, że syn ten młodszy, patrząc na ojca, zwątpił w to, że ojciec potrafi mu urządzić życie w taki sposób, aby był szczęśliwy. Dlatego powiedział: ojcze, wiesz co, ja już jestem na tyle dorosły, na tyle rozsądny, mam na tyle doświadczenia, daj mi ten dział, który mi się należy, a ja sobie życie po swojemu ułożę. No cóż, ojciec, to jest niestety okryte tajemnicą. Czy ojciec go prosił, czy nie prosił,
Czy z ochotą to dawał, czy nie? Nie wiem, to nie jest napisane. W każdym razie jest napisane, że dał mu ojciec. Wtedy ten rozdzielił im majętność i dał tę majętność temu młodszemu synowi. A ten po niewielu dniach, jak mówi wiersz 13, zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. A więc jechał sobie, oddalał się od swojego domu. Każdy dzień oddalał go od domu, od miłości ojcowskiej. Odchodził z tego miejsca, w którym się wychowywał, gdzie doznawał ciepła i miłości, a szedł w nieznane. I gdy się znalazł daleko już wyszedł spod kontroli ojca, gdy nie było nikogo, kto by mógł zwrócić uwagę, synu, to nie przystoi, synu, tak nie można, uważaj, tak nie można, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja ciągle mówię, no rozsądźmy, czy to rzeczywiście warto wysyłać do Irlandii, do Anglii, do Niemiec naszą młodzież. No bo tracimy kontrolę wtedy nad nimi. Nie wiemy, co oni tam robią. A mam dowody na to, że nie zawsze robią to, co powinni robić. Że potem przywożą pannę z dzieckiem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ten syn wziął, co mu ojciec dał i pojechał. No i co? Wiersz 13 kończy się bardzo dramatycznie. Kiedy odjechał, roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Jakiś czas temu usługiwałem na spotkaniu, na konferencji, na seminarium dla pracowników w więzieniach. I tam jeden składał świadectwo. Mówił, że miał bardzo bogatego ojca, który dawał mu dawał mu kieszonkowe tyle, ile on sobie życzył, ile chciał. I mówi, wtedy jak ja przechodziłem przez miasto, to za mną sznur sympatyków, przyjaciół, sympatyczek, sznur. Jak weszliśmy do restauracji, tośmy zajmowali 2-3 stoliki. I mówi, tak to było, bo ja miałem gest, mogłem postawić, mogłem zafundować, no więc całe to hultajstwo z miasta szło za mną, bo czuli, że będą znowu mogli coś ode mnie wyciągnąć. Ale potem sytuacja się zmieniła. Coś tam nabroiliśmy i znalazłem się w więzieniu. 25 lat siedział w więzieniu. I mówi, wyszedłem z tego więzienia goły, nie miałem już nic. No bo wszystko straciłem. Dom, wszystko straciłem. I zacząłem się oglądać za tymi, którzy sznurem za mną chodzili kiedyś. Nie było ani jednego z nich. A gdy któregokolwiek spotkałem na ulicy, przechodził na drugą stronę. Bo był świadomy, że ja mu już nie zafunduję, że ja już nie mam. Te kobiety, które za mną łaziły, które mi się narzucały teraz, mnie nie znały. A więc taki los czekał człowieka, który poszedł w daleką krainę i tam z cudzołożnicami, z wszetecznicami, z ludźmi rozwiązłymi stracił wszystko. Dlatego ja ciągle apeluję, zważaj, kim są twoi przyjaciele. Zważaj, kto cię otacza. Bo jest nawet takie powiedzenie, w las między wrony i kracze jak one. Jeśli takich masz przyjaciół, to wkrótce się upodobnisz do nich. Zaczniesz myśleć tak, jak myślą oni. Zaczniesz postępować tak, jak postępują oni. Zaczniesz mieć te same pragnienia, które mają oni. Ileż to razy podczas świadectw misji Nowa Nadzieja słyszeliśmy, a nie tylko. Gdy się znalazłem wśród przyjaciół, wciągnęli mnie z powrotem w to bagno. Tak, wróg ich używa po to, żeby znowu i znowu wciągać nas w bagno, w grzech. Dlatego zważaj, kim są twoi przyjaciele. Szukaj przyjaciół, którzy cię będą budować, zachęcać,
którzy ci będą pomagać. Ten niestety człowiek, widzicie, gdyby miał ojca przy sobie, gdyby ojciec był z nim, to być może by mu usłużył. Synu, odwróć się od tych ludzi. Ci ludzie to są, oni cię sprowadzą na dno grzechu. Synu, opamiętaj się. Ale ojca nie było, a więc szastał na lewo i na prawo. No i w końcu stracił wszystko. A kiedy stracił wszystko, nagle też stracił przyjaciół. Bo tak to jest z takimi przyjaciółmi. Nagle stracił tak wszystkich przyjaciół. W związku z tym poszedł do jednego z obywateli owego kraju i najął się do pracy. A ten go wysłał do pasienia krów. Do pasienia, przepraszam, świń. To jest, było coś pohańbiającego, coś nieprzystojnego, pasienie świń. Ale nawet pasząc te świnie, nie miał strawy. Nie dawał mu ten skąpiec z Knera nawet tej potrawy, którą dawał świniom. I może właśnie, to było mu potrzebne. Czasem nawet radzę matkom, ojcom, pozwól mu upaść na same dno, bo jeśli go będziesz ciągle lulał, to nigdy nie będzie widział potrzeby, żeby się nawrócić. Pozwól mu. Niech doświadczy tego, czego doświadczył syn marnotrawny. Stracił przyjaciół, przyjaciółki, podjął się pracy, jakżeż haniebnej, ale i tam nie miał co jeść. Pozwól mu, żeby doświadczył, co to znaczy opuścić miłość ojcowską. No i wtedy właśnie, kiedy był już na samym dnie, od tego dna mógł się odbić. Czasem człowiek musi upaść na dno, żeby oprzeć się o jakiś grunt i odbić się i wędrować znowu ku górze. I to samo było z nim. I na tym właśnie polega prawdziwa pokuta. Bo o czym jest tu mowa? W wierszu 17 jest mowa, że on wejrzał w siebie. On wejrzał w siebie. A więc nastąpiła wewnętrzna refleksja. Wejrzał w siebie, czyli coś się w nim wewnątrz jak gdyby przemieniło. To, co powiedziałem. Nawrócenie to jest przemiana naszego sposobu myślenia. Myślałem tak, chodziłem tak, a nagle następuje wejrzenie w siebie. Przemyślenie, zmiana sposobu myślenia. Zmiana celów. A potem dalej jest powiedziane w wierszu 18, w wierszu 18 jest powiedziane, że ta wewnętrzna decyzja, która w nim się stała, spowodowała, że wstał i postanowił wrócić do Ojca. A więc wewnętrzna decyzja poparta zewnętrznym działaniem. To jest pokuta. Podejmujemy wewnętrznie decyzję, a potem to się daje poznać na zewnątrz. Tak jak to zrobił on. I kiedy wstał, powiada wiersz 20, no to też warte podkreślenia. On tam mógł siedzieć wśród tych świń, ubolewać nad sobą, jaka mu się krzywda stała. O tak, mógł słać nawet karteczki z prośbą o modlitwę i tak dalej, bo jest nieborak, no tam wśród świń nie ma co jeść. Ale on podjął decyzję. Nie, chwileczkę. Wstanę i pójdę do mojego ojca. Zawrócę. A więc zmiana decyzji. Wstanę i pójdę. I wiersz 20 powiada, że wstał i poszedł. I to jest pokuta. Idziemy w jakimś kierunku, imponuje nam ten świat, fascynujemy się tym światem, hulaszcze życie na lewo i na prawo, ale nagle refleksja, opamiętanie. Dokąd ja idę? Co ze mną będzie? Jaka czeka mnie wieczność? I nagle uzmysłowienie sobie, przecież Chrystus za mnie umarł. Poniósł tak straszliwe cierpienia z mojego powodu. Nie, ja już dłużej tak iść nie mogę. Wstanę i wrócę. Ale nie na tym się kończy. On wstał i wrócił. I kochani, jeszcze nie na tym się kończy. Bo kiedy już wracał do domu,
to jest także bardzo ważne, co w tej chwili chcę powiedzieć. Kiedy już wracał do domu, zobaczył swojego ojca biegnącego w jego kierunku. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek się znalazłeś, Bóg czeka na ciebie. Jako ojciec wychodzi w oczekiwaniu, że wrócisz. Śpiewamy nawet taką chyba pieśń. Wróć, synu, wróć. Ojciec czekał na niego, że on wróci. I doczekał się. Czekaj, ojcze, czekaj, matko. I co dalej? Gdy syn się znalazł przed twarzą ojca, to jest także bardzo ważne. To jest także bardzo ważne. Bo to łamie naszą pychę grzeszną. Bo to nas do opamiętania prowadzi. Bo ten syn, gdy stanął twarzą w twarz z ojcem, powiedział: ojcze, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem. Powiedziałeś już kiedykolwiek w życiu Bogu: zgrzeszyłem, Boże? O nie, my mamy raczej tendencję do wybielania się. O nie, no to wszyscy tak robią. Przecież ja nie jestem gorszy, nikogo nie zabiłem, nikogo nie zamordowałem. A to wszyscy tak robią. Czyż tego nie słyszeliśmy? Prawdziwa pokuta zawiera w sobie: zgrzeszyłem. A więc zgrzeszyłem. Ojcze, który jesteś w niebie, zgrzeszyłem. Nie jestem godzien. Ojcze, zgrzeszyłem. Ale teraz też jest ważne, co dalej syn mówi. Zgrzeszyłem przeciwko niebu, a więc Bogu i Tobie. Przeciwko Tobie. Muszę zauważyć, że łatwiej jest ludziom przyznać się, że zgrzeszyli przeciwko Bogu, ale trudniej, że także zgrzeszyli przeciwko ludziom. A jeśli grzeszymy, to prawdopodobnie grzeszymy przeciwko Bogu i przeciwko ludziom. I właśnie tego elementu brakuje bardzo często. O, najważniejsze, żebym ja był wobec Boga w porządku, a że wszyscy wokół mnie płaczą z mojego powodu, poranieni, skłócony ze wszystkim. Najważniejsze, żebym ja był wobec Boga. Czy to w ogóle jest możliwe? Podpowiedzcie mi. Być w porządku wobec Boga, a skłócony z ludźmi, z wszystkimi na pieńku. Czy to jest możliwe? Nie, ja nie uważam, że to jest możliwe. Prawdziwa pokuta zawiera świadomość, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i Boga za to przepraszamy, ale prawdziwa pokuta także polega na tym, że przepraszamy tych, których skrzywdziliśmy. A on skrzywdził ojca. On sponiewierał miłość ojcowską. Dlatego uznał za stosowne go przeprosić. Pamiętam taką ewangelizację, którą kiedyś prowadziłem, ewangelizację wśród dzieci. Może ja już to kiedyś nawet opowiadałem, to się działo w Wiśle Malince, to było dawno, dawno temu. Zebrane były dzieci z Głębiec, z Malinki i obaj z bratem Janem Czyżem, już świętej pamięci, i siostrą Biniadą z Warszawy, tę ewangelizację prowadziliśmy. I pamiętam taki wieczór, kiedy zrobiłem wezwanie: dzieci, które z was chciałoby dzisiaj oddać swoje serduszko Panu? Dzieciom nie trzeba to za długo tłumaczyć, one to rozumieją. I te dzieciaczki wyszły do przodu. Wyszło ich sporo. Modliliśmy się o nich. I wiecie, nic im nie mówiliśmy. Ale ja patrzę na te dzieci, a te dzieci idą tam gdzieś między ławki i tulą się do swoich matek i swoich ojców. I przepraszają swoje matki i swoich ojców. Ja pytam potem, co one mówiły? Ano przepraszały, że były niegrzeczne, że się nie odzywały tak jak trzeba. Nikt im tego nie mówił. Sam Duch Święty tak nimi pokierował. Bo prawdziwa pokuta: ojcze, przebacz mi i bracie, przebacz mi. To jest prawdziwa pokuta, nie tak: ja najważniejsze, ja jestem z Bogiem w porządku, mam społeczność z Bogiem, a to, że ten płacze z mojego powodu i ten płacze i ten narzeka, co mnie to jest ich sprawa, to jest ich problem. Ja tak nie myślę,
A Pan Jezus mówiąc, jeśli byś składał dar swój na ołtarzu. Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza mówi Pan Jezus tak. Żeby nie być gołosłownym, to powiem wam, gdzie to jest napisane. Jest to napisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5. Wiersz 23 i wiersz 24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, to wiesz co? To zostaw ten dar na ołtarzu, niech tam sobie leży, a ty odejdź, pojednaj się z bratem swoim, a potem przyjdź i kontynuuj ofiarowanie i złóż ten dar. A wiersz 25 powiada, pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim. A więc wyobraźcie sobie, no, przychodzi ktoś do świątyni, przynosi ktoś do świątyni baranka na plecach, niósł go gdzieś aż tam z Galilei, żeby go ofiarować. Przynosi go do świątyni, składa go na ołtarzu i nagle sobie przypomniał, że gdzieś tam po drodze w Kanie Galilejskiej coś tam przyskrobał. Może nie zapłacił za nocleg albo za coś. No i co teraz ma zrobić? To mu się przypomina. Pan Jezus mówi, zostaw to, idź. To nie wystarczyło, Panie Boże, przebacz mi. Ja tam po drodze trochę narozrabiałem, przebacz mi. Tylko Pan Jezus mówi, zostaw to, ten dar, idź. Stań przed tym człowiekiem, no i co, milcz? No jeśli przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie powiedzmy wypił wino, a nie zapłacił, to co miał, co wtedy musiał zrobić? Musiał powiedzieć tak jak syn marnotrawny, wybacz, ja zgrzeszyłem przeciwko tobie. Wypiłem, a nie zapłaciłem. Oto zapłata. I wtedy wraca i z powrotem płaci. I z powrotem ofiarowuje. A więc, kochani, pokuta jest czymś, to jest niezakończony jeszcze temat, za 2 tygodnie do niego wrócimy, bo to jest rzecz fundamentalna, podstawowa. To jest podstawowa nauka chrześcijańska. W liście apostoła Pawła, w liście do Hebrajczyków, nie apostoła Pawła, ale w liście do Hebrajczyków, bo nie jest pewne, kto ten list napisał, jest tu mowa o tym, że nauka o opamiętaniu się, o odwróceniu się od martwych uczynków jest fundamentalną, jest podstawową nauką. Od niej się powinno zaczynać. Bo jeśli budujemy dom, ja nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, budować dom bez fundamentu. No można. Ale taki dom, tak jak powiedziałem na wstępie, to jest budowa na piasku. Żeby móc budować dom, trzeba założyć solidny fundament. A tym solidnym fundamentem jest opamiętanie, jest pokuta. Chyba nie znajdę tego teraz, ale chyba u proroka Izajasza to jest powiedziane, bo mi tak w tej chwili to słowo przyszło na pamięć. Jest powiedziane tak. Oszcie sobie ugor w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie. Ale ugor to mi się kojarzy z czymś takim zarośniętym, pole zarośnięte chaszczami, pole zarośnięte chwastami, pole zarośnięte no, różnym badylem. Czy mądry byłby taki rolnik, który teraz wyszedłby i zaczął siać złote ziarna pszenicy w te chaszcze, ten ugor? Nie. To by nie skutkowało. To nie przyniosłoby niczego dobrego. To ludzie, którzy by na to patrzyli, no śmialiby się z niego i powiedzieli, chłopie, co ty robisz? Człowieku, co ty robisz? Co więc Biblia powiada? Przeoszcie najpierw ten ugor. A więc wyjedźcie z pługiem. Kto kiedykolwiek widział rolnika orzącego, to wie, o czym mówię. A więc wyjedźcie z pługiem, przeoszcie, spulchnijcie tę ziemię,
zabronujcie, a potem na tę spulchnioną ziemię siejcie ziarno. I wtedy to ziarno przyniesie owoc, zrodzi owoc. Serce nieprzeorane przez pokutę to serce podobne do ugoru. I wtedy możemy siać i siać i siać, ale wzrostu nie ma żadnego. To znaczy błogosławieństwa nie ma żadnego. W związku z tym ja jeszcze raz powtarzam, pokuta, opamiętanie, nawrócenie się, zmiana sposobu myślenia, zmiana kierunku, to wszystko, o czym, co zawiera pokuta, opamiętanie, nawrócenie się, jest czymś absolutnie podstawowym. Jest czymś absolutnie podstawowym. Wtedy można będzie siać na takim przeoranym sercu i w takim sercu wtedy rodzi się to złoto, to życiodajne ziarno, jakim jest Boże Słowo. Rodzi owoc. Jak powiedziałem, tego tematu nie zakończyliśmy. Za 2 tygodnie z łaski Bożej do niego znowu wrócimy. Bo jeszcze nam pozostały 2, albo nawet 3 ważne pytania związane z pokutą. Będziemy sobie musieli umówić, co świadczy o tym, że naprawdę pokutowaliśmy. Po czym możemy poznać, że człowiek naprawdę pokutował? Że nastąpiła przemiana jego sposobu myślenia. Po czym możemy poznać? Biblia dokładnie, precyzyjnie na ten temat mówi. Za 2 tygodnie. Powiemy sobie także o kolejnym warunku dopuszczenia do chrztu, jakim jest wiara. I tutaj właśnie jest to napięcie. Bo w niektórych kościołach chrzczą, a potem mówią, no w nadziei, że on uwierzy. A Biblia mówi, kto uwierzy. Będziemy chcieli ten temat rozstrząsnąć, rozważyć. No i kolejny temat już na sam koniec będziemy chcieli przeanalizować. Jedno z najczęściej zadawanych pytań, kiedy mówimy na temat chrztu w wieku dorosłym. Dlaczego reformacja, ta wielka reformacja, której tak wiele, wiele zawdzięczamy, zawdzięczamy jej sola scriptura, tylko pismo, zawdzięczamy jej łaskę i wiele innych. Dlaczego ta wielka reformacja nie zaakcentowała chrztu w wieku dorosłym, tylko pozostała przy chrzcie niemowląt? Ten temat chcę poruszyć, czy udzielić odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najczęściej to pytanie jest stawiane. Jeśli by rzeczywiście chrzest dorosłych był taki ważny, to tacy wielcy reformatorzy jak Zwingli, Melanchthon, nie mówiąc o Marcinie Lutrze, przecież by to zauważyli. Dlaczego tego nie zaakcentowali, nie zauważyli? No, dzisiaj tego odpowiedzi na to nie usłyszycie. Jeśli was to interesuje, zapraszam za 2 tygodnie.